Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego Eternity The Last Unicorn. Tutaj ostatnio zakończyliśmy, idziemy uratować naszą elfkę Aurechen, a teraz sterujemy Bjorn, tak się nazywa nasz wiking. I tutaj jeszcze nas nie było. Ścieżka na górę. Dobra, jest jakiś człowiek. Dobra. Oho, o kurde, ten jest znowu. Strasznie dużo życia tracę, jak mnie dziabnął. Musimy to zużyć. Niestety muszę się tak, wiecie, o kurde, jeszcze ten mały tu łazi. Jest trudny przeciwnik. Serio. Kurde. Dobra. Zabieramy wszystko. Strasznie dużo rzeczy chyba tutaj. O, jeszcze skrzynia. Pozostało. A, on też zbiera ten medalion, okej. No, przy elfce też takie coś mamy. Rzeczy, a rzeczy, co? Ja to wszystko na razie zbieram, nic tu nie sprzedaję. Nie wiem, na co to jest. A, tu jest ten człowiek. Okej. Tu jest jeszcze jakiś posąg. Statue of God. A, czy jakiś... To, co z niego zostało. No tak, bo tutaj widzę... Ktoś go zniszczył. Ta czaszka? Nie. Chyba porozmawiajmy z tym człowiekiem tu. A, to oni się znają. Harald. Starszy człowiek jest. Aha, czy to opowiada? Age of the King of Anaheim, nie wiem co to jest. Mi się tutaj coś uaktualniło w dzienniku, zaraz zobaczymy. Aha, i order the... To jest chyba znowu jakaś zagadka. Co, czy nie? A to co to jest? Tutaj mamy jakieś grobowce. King... A to jest jakiś inny king. No. A ten? Brave, father of... Co? A ten? A ten? O kurde, powiem wam, że nie wiem, o co chodzi. Nie ma, nie ma nazwy tego króla. Może tego króla, czy tego wojownika tam, który tam mówił nam ten starzec tu. Idę zapisać. Nie będę tego powtarzał. Kamera się nie zmienia. Mógłbym sobie coś kupić. Albo najpierw się wyleczyć i zapisać. Dobra, nie wiem, o co chodzi.
chyba jakieś po kolei, kto jest synem kogo. A, chyba źle zrobiłem. Jak źle zrobię, to przeciwnicy wyskakują, tak? Przynajmniej się nachapię rzeczy tutaj. Nie wiem, jaka może być kolejność, serio. Bo nic się nie stało, tak? Krypta nadal zamknięta. Jaka może być na kolejność tego? Herald. Dobra. Durin. A potwory? To już w sumie było. Nie wiem, czemu to się powtarza. Map, tutorial, journey. No widzicie, to jest właśnie, on był starszy, no, no ojciec był... To chodzi chyba o to, tak, żeby tak jakby... Jakoś to chyba rodzinnie, tak, poukładać. Ale ja nie wiem. Więc może wrócę z jakimś rozwiązaniem w końcu do was, nie? Tak zrobimy. Okej. No tak, słuchajcie, no chodzi o tą zagadkę tutaj. Jest ojciec, syn, wnuk i takie tam. Więc tak, odpowiedź tu. Great King, the King. Father, czyli ojciec, tak? Nie będzie ojciec. Potem zrobiłem tu. Father, Great King. Dobra, nie będzie. Potem tu. Firstborn. No i to, nie wiem. Będzie? Będzie. No. Spoko zagadki, jak się dobrze zna angielski, a tak ja muszę po prostu robić cięcie, tłumaczyć sobie to i dopiero wtedy jakoś to próbować rozwiązać. Bo tak to nie ma tak hop siup u mnie. No ale dobrze. Nic się nie stało, nic nie szkodzi. Idziemy do krypty, może w końcu tą naszą elfkę chciałbym uratować. O Jezu, jak ciemno tu. Tundir. Nie, myśmy też tu byli chyba, tak? Tą elfką. Ciekawe. No zobaczymy. A cóż to takiego? O kurde. A powiedzcie, czy ja mogę to... Jeszcze raz. No niby nie mam tego. Ciekawe. A jak? A na przykład... Co ja zrobiłem? Ciekawe. Można rozbijać? Nie. Znowu to jakiś goblin. Albo troll jakiś. Niestety, ale... Skamieniały. Aha, muszę naciskać. Czy ja idę złą... Czy ja idę dobrą stroną? Co? Bo czasem kamera... A, ten tu jest. No to właśnie chyba nie byliśmy... Pewnie, że byliśmy. Przyszliśmy chyba stąd. Nie wiem, mam wrażenie, że... Czekajcie, no muszę go tutaj... Niech on tu przylezie. Aurahen tutaj graliśmy nim. Ale mnie skopali. Jeszcze level up. Jeszcze mi coś dziabło. Naprawdę? Już byłem tak oddalony, już... Hamuwa trochę. Patrzcie, nie? Jednak mnie dopadnie ten jego. Czekajcie. O, dobra. Chodźmy tu, chodźmy tu. Byle zapisać. To najważniejsze.
to było tam. Niby tutaj mogę coś jeszcze pokupować od niego? Nie, niekoniecznie. No i dobra, to teraz tak, tutaj byli przeciwnicy. Nic tutaj nie zostawili, tak? Żadnych rzeczy. No dobra, idziemy dalej. No i tutaj chyba dojdziemy do niej w końcu, tak? Tak, oczywiście, że dojdziemy. Dobra, brama zamknięta, bo tutaj byliśmy już. A tutaj te drzwi. A, w ten sposób. To bardzo dobrze. Bo tu fajne rzeczy są. Ale może zaraz być jakiś przeciwnik, więc... No właśnie, miałem mówić. Trzeba uważać, bo no niestety wybuchają, nie? Dobra, ale tutaj to raczej byśmy poszli elfką, bo tutaj widzę jest to, nie? Że ona zbiera tę duszę. Naprawdę nie mogę tego rozbić? Serio? Aha, okej. Jakieś dalsze przejście? Czy jak? A, jesteś! Cześć. To jest ten młot. Ciekawe, czy to nie jest młot czasem... Durina. Cieszę się. Właśnie, co ty mi dałeś do picia, że mi się... No zwykła woda, no pewnie, że tak. Lepiej się czuję. To dobrze. Co tutaj elf robi? Znaleźć jakichś ludzi. Chodź ze mną. Ciekawe, czy teraz znowu się przeniosę. Aha, dobra. Czyli on poszedł. Teraz będzie elfka. Czy otworzę to? Aha, on sobie tu siedzi. Okej. Okay. Nie ma tutaj potrzeby zmiany postaci. To już mnie rozbije. Ale tutaj jest ta dusza, więc ja ją mogę sobie zabrać. No, widać, że elfka jest jakby główną postacią. Nie? Chociaż teraz zabraliśmy chyba tego, ten mu... O, kluczyk. No to chyba wiem, gdzie to będzie, do tej bramy dalej. Tu jest przejście, więc śmiało możemy przejść tu. Serio? Uciekamy od razu. Cholera wybucha, no nie? Jeden z drugim. Można nieźle się poturbować. I tutaj powinny być te drzwi, gdzie będziemy mogli je otworzyć tym kluczem, tak? Tak. No dobra, szkoda, że nie można nigdzie zapisać. Tylko tyle, że jest jakiś tam checkpoint, no nie? Jak zginiemy, ale... Niestety, jak będę chciał na przykład, wiecie, zakończyć grę, no to niestety muszę znaleźć to ognisko, bo potem jak ładuję grę, no to tylko od momentu ogniska, nie więcej. Więc nie mogę tutaj zrobić, nie mogę checkpointu. Checkpoint się nie liczy. Rozumiem, że będzie jakiś boss. Mam wrażenie, że tak będzie, co? Dużo tu bossów jest. I najlepsze w tym wszystkim... O, jakaś pajęczyca ogromna, łany boskie. Jak to pokonać? Większej nie dało, tak? Większej się nie dało zrobić. Boże. Oczywiście na początku pewnie nie ma takiej opcji, żebym ja... Miał...
Jesus. Jak ja mam to ominąć? Przepraszam. Przecież ona mnie łoi. Jak ja mam to ominąć? Z jednej i z drugiej strony. Jak to zrobić? Dobra, checkpoint jest. Chyba, że aha, chyba chodzi o to, żeby teraz... Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Czekajcie. Żeby się obronić, nie? Czyli... Nie, to było tak. To było tak. I... A no właśnie, ona nie ma tej obrony. Dobra. Skaszeniłem to i to bardzo. Mogłem zostawić to. Ona nie ma obrony. Tamten ma tarczą, a ona nie. Jeszcze zmarnowałem ten mój, tą moją magię, w sensie ten taki atak, nie? Szkoda, bo bym teraz to wykorzystał. No ale to chyba i tak teraz nie przejdę tego. Będziemy próbować tutaj. No, jak ja mam ją pokonać? Żebym chociaż jak wiedział, jak... Nie, nie ma takiej opcji. Żeby gdzieś, gdziekolwiek uciec i gdziekolwiek, nie wiem. No, żebym chociaż wiedział, jak uciec, albo się uchronić od tych macek. To by było ciekawe. Szkoda, że za każdym razem muszę odtwarzać tą cutscenkę. Już następnym razem jej nie będę pokazywać, bo i na pewno jeszcze nie przejdę teraz też. Więc spoko. Ale mam tą magię. Zobaczymy na przykład, ile z tej magii... ile jej zabierzemy życia. Na pewno niedużo, ale jestem aż ciekawy. No widzicie? Ona mi nawet... Nie, to jest... To jest jakaś pomyłka. Psy. Nie wiem. Znalazłem miejsce, gdzie, słuchajcie, mnie nie bierze mnie, tak? Tylko jak ona jest taka zielona, to ona... Kurde. Widzicie? Ona nie mogę jej tak... O, ale mogę się schronić tutaj, nie? Tylko tyle. Sobie ten życie. Jak ona jest zielona, to ona... Cholera. To chyba nie o to chodziło. Dajcie jeszcze raz to. Szybko, teraz. Cholera. Cholera. No właśnie. Znowu mnie łoi. Czy ja mam jeszcze to na przykład? Nie, to mogę. Cholera. Jakby znowu... Dobra.
Och. Dało się, słuchajcie. Znalazłem moment, gdzie on tak nie dopada nas, no nie? Ten pająk. No ale udało się, ładnie. I słuchajcie, jest możliwość, żeby wrócić szybciutko do zapisu. O Jezu. I tak też zrobimy, bo tam jest dalej przejście, ale ja się boję, że zaraz tutaj, wiecie, bo to można w każdej chwili zginąć. A po co? Jeżeli jest zapis, to czemu nie skorzystać? A nie jest daleko. Szkoda, że nie można już nic kupić od niego, bo tak naprawdę to on już nie ma nic, jeśli chodzi o rzeczy leczące. Zresztą może wam pokażę. Widzicie? Nie ma nic. Powiem wam, że te walki są takie, no, wymagające. Ciekawe, czy mi się to nagrywa. Ten pasek mój. A, to nieważne, to takie tam moje. No i tutaj jest jakieś przejście, tak? Po zabiciu tej królowej. A, czyli po prostu jest jakaś przejście do jakiejś świątyni. Skadi's Temple, okej. Okay. Aha, na co ja czekam? No ale to możecie sobie zatrzymać, poczytać, nie? Dlatego nie rozwalę. Może będzie coś ładnego? Checkpoint. O, jaka tu głowa. Tu też ładne coś. To może tutaj, bo skrzyneczka jest, widzę. Mogę otworzyć. Kluczyk, okej. Posągi ładne. I teraz tak. Mam też... okej. Strasznie on jest... wielki. Ale mnie zdzielił. No i widzicie, no niby mamy ten checkpoint, to tyle dobrze, ale jakbym chciał zakończyć grę, no to zaczniemy od tamtego ogniska. Przeciwnicy są jak bosi, słuchajcie. Normalnie jak bosi. Czyli teraz co? Znowu muszę wziąć kluczyk, tak? Aha. Szkoda, że to tak trzeba powtarzać tutaj 50 tysięcy razy to samo. No ale co zrobisz? Nic nie poradzisz. Trudna gra. Dobra. Jesus. Zginę tutaj marnie. Ktoś jest. Wezmę to. Ale mnie zdzielił. Nawet nie zdążyłem się wyleczyć. Kurde. Bo chciałem najpierw tego magika. Dobra, to po ten klucz nie idę na razie, bo to nie ma sensu, bo widzę, że to będę jeszcze powtarzał 70 tysięcy razy. Ale chciałem od razu tego magika rozwalić tu. No, dupa. Dwa ciosy i po mnie. Nawet nie zdążyłem pierdnąć. Okej. Okay. Tamten taki silniejszy jest ten Bjorn. Muszę tak zrobić, bo przecież z przesady.
Naprawdę? Naprawdę? Gdzie on jest, ten jeden z drugim? Ale tych małych chciałbym się pozbyć. Ale oni tutaj idą za nim. O. Dobra, i został mi tylko ten. Dobrze by było tak... Właśnie, z tyłu za pleckami. Jezu, widzieliście, widzicie ile mu schodzi? Jezu. Nawet po tym mu strasznie mało schodzi. Po tej mojej magii. Jeju, strasznie mało. Cholera, jaki wytrzymały, no. Kurde. No muszę tu kombinować. Słuchajcie. Ale mi zdzielił. O kurde, szybko. Dobra. Dobra. Dobre, co? Mocny jest. To trzeba przyznać. No ale dobra. Teraz mogę iść po kluczyk. No. Się trochę pomęczyłem. Znaczy wiecie, to jest fajne, bo ta tak satysfakcja z tego, że pokonało się przeciwnika jest przyjemna. Dobra, i tutaj pójdę do tej kobiety, tak? Zobaczymy, co ona ma do powiedzenia. Nie lubię, jak właśnie nie mówią, nie? Dobra, mówimy o tym, dobra. To jest okropne, że te literki są, tylko nic nie mówią te postaci. Za dużo jak dla mnie, więc już nie za bardzo wiem, o co chodzi. Ale jakąś historię chcę nam opowiedzieć, okej? Dobrze, czyli opowiada jakąś historię, tak? Mamy ludzi, elfy i krasnoludy. I jakiś potężny dzwon. Strasznie to długo trzeba czekać. Nie można dalej? Tylko, że jak zrobię skip, to pewnie w ogóle wszystko, tak? A nie chciałbym.
No właśnie, tak myślałem, że to będzie. Chciałem jeszcze obejrzeć to. No dobra, trudno. Mogłyby te literki szybciej pójść. Dobra, a na tędy nie przejdziemy, więc nie ma takiej opcji. Ale tu była jeszcze ścieżka i chciałem tędy przejść. Tego nie rozwalę. Bo chciałbym, słuchajcie, mieć jakieś ognisko. Jeśli by było ognisko, to by było fajnie. Oj, zapomniałem o tym. Nie zauważyłem, że on wybucha. W sensie miga mi tu. Dobra, i tu jest jakieś przejście. Zamknięte jest po drugiej stronie. No ale na przykład mamy ten klucz. To do czego on jest? Dziwne. Czy tu było jeszcze jakieś przejście obok niej? No niekoniecznie. Cholera. No tam zabraliśmy kluczyk. Tu są drzwi zamknięte, tu są drzwi zamknięte. Czyżbyśmy się musieli wrócić? W ogóle? Do Bjorna? Czekajcie, a to można rozbić? Czy tu było jeszcze jakieś inne przejście? Nie, tu były tylko... Tu była tylko skrzynia. A tu? Też nie. No może tak być, że muszę się wrócić, mam kluczyk i... No. Dobra, wracam się. I tak muszę do ogniska. Bo tutaj też nie ma przejścia przecież, nie? No. Okej, wracamy się. Ognisko jest w tej jaskini jak coś. A. To by było na tyle, jeśli chodzi o to przejście. Wszystko się wali. Pytanie, czy idziemy do... Wiedziałem. Po prostu widziałem to, ale nie zdążyłem. I tyle w temacie. Jesus. Chociaż troszkę. No tak. Shit. Chciałem iść do Wikinga, ale nie wiem, czy to jest w ogóle sens. Powiedzcie sami. Ginę w tej grze jak stonka. Czy lepiej zapisać od razu? Nie będę kończyć, to będę chciał tam pójść, no. Spróbuję, no chciałbym pójść do niego tutaj i z nim tutaj porozmawiać, jeżeli się w ogóle da, bo nie wiem, czy to w ogóle jest sens. Ale mnie zdzieliło, no. Czekajcie, bo on... No i zatruł mnie. Ten nie wybuchał! Ten wybucha. Uciekamy stąd. Wcześniej nie było żadnej rzeczy, a teraz nagle mi tutaj dają. Dobra, niech będzie. Co ja wziąłem? Coś wziąłem. Dobra, nieważne. Tutaj tak, żeby mnie nie nie zaszedłby mi od tyłu, to by było dobrze. O, tak o. Okej.
dobrze, że udało mi się uciec od niego. Dobra, chodźcie zobaczymy. Jeśli się okaże, że nic z tego, to się wścieknę. Niepotrzebnie tu przyszedłem. No tak myślałem, bo po co? Nie, no Frodo, świetnie. Po cholerę, żeś tu przyszedł. Nie ma już go. Zwiał. Szlak by trafił. Chodźcie do ogniska. Mogłem tak od razu. Się uparłem. Tak, dajcie mi tu jeszcze 7. Daj mi tutaj zapisać. Pięknie. Cały czas na tym samym slocie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Czy masz coś nowego? Nie, ty masz gówno. A, tutaj jak mnie zatruje chyba. Tak mnie zatruje chyba. Słuchajcie, nie wiem, czy iść dalej. Tak, bo po co? Dobrze, że zapisałem, słuchajcie, bo padłem jak kawka. Jezu. Tylko zrobiłem, że checkpoint, a ja nie chcę chyba z checkpointa, nie? Czekajcie, bo ja chyba źle zrobiłem. Gdzie jest checkpoint? A nie, dobra, tu jestem. Ale byś dzielił jeden z drugim, no. Dobra. Zamroził, czy jak? No, jeszcze wybuch. Bo po co? Tak, tak, coś mi tutaj zrobił. Niedobrego. Dobra, zapiszę to. I będzie tu. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. No, gra jest, no, trzeba przyznać, nie należy do łatwych. Troszkę się tutaj męczę. Ginę jak stonka. No ale co, pomalutku, myślę, że przejdziemy. Jest fajnie. Nie może być takiej gry, żeby, wiecie, przechodzić wszystko łatwo i pięknie. Trzeba ginąć też. Ja się tutaj akurat nie frustruję, jest w porządku. Jeszcze. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.